Radio Berry V2. Co to takiego? Komputer Raspberry Pi, specjalny moduł rozszerzający oraz dotykowy wyświetlacz i mamy gotowy transceiver QRP SDR. I nie zawracałbym wam głowy, gdyby nie fakt, że jestem po pierwszych testach i jestem w szoku, jak to urządzenie słyszy. Naprawdę bardzo przyjemnie się tego słucha, chociaż w ogóle to nie wiem dlaczego, bo tu nie ma żadnych takich typowo radiowych jakichś elementów, filtrów i tak dalej. Ale zobaczcie sami, zrobimy porównanie też z FTDX10. Powiem szczerze, kusząca zabawka, a może pełnoprawny transceiver QRP. Sami ocencie. Tak wygląda nasza zabawka na stole, tak się prezentuje. Ekran ma dokręcone tutaj takie nóżki. Od razu powiem, że chciałbym dorobić do tego obudowę na drukarce 3D. Trwają prace projektowe. Tutaj widzimy dodatkowa karta, a pod spodem komputer Raspberry. Okay. Żeby podłączyć to urządzenie, potrzebujemy takiej przejścióweczki, która pozwoli nam wpiąć się do złącza antenowego. Ja od razu chciałem zaznaczyć, że będę testował tylko odbiornik, ponieważ mam tylko jeden taki przewód i tu już możemy podpinać jedną z moich anten. Potrzebujemy następnie słuchawek, ponieważ to jest komputer Raspberry, to on nie ma wyjścia na głośnik zewnętrzny, tylko takie wyjście słuchawkowe, które wymaga przedwzmacniacza. Mamy tutaj też do myszki takiego dongla tutaj. Ok. Podpinamy antenę. Żeby urządzenie ruszyło, potrzebujemy jeszcze zasilania USB-C. No w końcu to malina. Natomiast nie może być to za słaba ładowarka. Ja mam taką 20-amperową i ona jest odszumiona dodatkowo filtrami. Uruchamiamy zasilanie. No i czekamy, co tu się wydarzy. Na sam początek odpala się po prostu system Raspberry. Mamy myszkę. Ok, mam nadzieję, że to fajnie widać. Ja troszkę przesunę. A może zmienię kąt kamery? O tak, teraz lepiej. Odpalamy sobie aplikację. Oczywiście co jakiś czas pojawiają się nowe wersje tego oprogramowania. No i oto nasze radio. Ok, radio uruchomione. Możemy sobie wybierać częstotliwość, tak jak wspominałem, ekran jest dotykowy, albo robić to myszką. Tutaj mamy wzmocnienie odbiornika. Bardzo przydatna opcja. Bardzo fajnie to działa. No i namierzmy sobie jakąś stację. Ja tutaj troszkę poklikam po różnych opcjach. Ok. Przykładam mikrofon teraz do słuchawek. Mam nadzieję, że to dobrze się nagra. To Sierra Papa 7, Papa Radio Mexico. To jeden, Toronto, piątka, dziewiątka i pięć punktów do dyplomu. Z mojej strony również 5-9 i zapisz mi jeszcze klubowe Stefan Paweł 9, Stefan Wanda 5-9. ST9, Stefan Wanda, piątka, dziewiątka i pięć punktów. Stefan Paweł 9, Paweł Stefan Barbara, piątka, dziewiątka. Jeszcze 9. Stefan Paweł 9, Paweł Stefan Barbara 5-9. ST9, Paweł Stefan Barbara, piątka i pięć punktów. Jest 9, Karol Jadwiga Adam, również piątka, dziewiątka i pięć punktów. Tak jest, Stefan Paweł 9, Karol Józef Adam 5-9. Dzięki za pięć punktów i do usłyszenia. Do usłyszenia, QRZ. Pięć punktów do dyplomu. Pozdrawiam 73 tu ST7 Paweł Roman Maria. I ST7 Paweł Roman Maria, ostatnie wywołanie. Trochę sobie posłuchaliśmy tego odbiornika SDR Radio Berry, trochę poklikaliśmy w różne opcje. Teraz spróbujmy porównać te same stacje na odbiornikach Radio Berry i na FTDX10. Mam nadzieję, że uda się
w jakiś sposób to dobrze nagrać. Moment, w zasadzie były, pierwsza była z sufiksem, to jest prefix jest. SP5, proszę. Okej, myślałem, że kolegę schwycisz, który się też odezwał. Tu Stefan Paweł 5, Gustaw 1, Henryk. Witam Zbyszku serdecznie. 5 plus 20, Adam Siedlce, a niedawno rozmawialiśmy, czyli ponownie się słyszymy w granicach plus 20 decybeli. No właśnie, ja mam jedną zasadniczą antenę na Longwire'a z takim układem dopasowującym typu gamma. Na 80 antena ma 37,5 metra, tak dokładnie. I dzisiaj wróciłem właśnie z rejonu Filipstad ze Szwecji. Wyjechałem wczoraj o godzinie 10, pojechaliśmy statkiem, no i rano wysadził nas ten statek, prawda, w Gdyni, no i z Gdyni kilka godzin temu dojechałem do Siedlec, także tak moja przygoda wygląda. A mikrofon mówisz, że jest jakiś superowy, także no to na pewno dodaje tutaj trochę efektu. Słuchałem, jak robiłeś zmianę z bazuki na Morgana, to muszę ci powiedzieć, że u mnie różnicy nie było. Na obu antenach dałeś plus 20 decybeli. Także obie anteny dobrze pracują i chyba sobie już teraz nie przeszkadzają. Zbyszku, dziękuję za spotkanie, serdeczność i do poznania i do ewentualnych następnych spotkań. SP3 Maria, Stefan Tomasz, SP5 Gustaw 1 Henryk, Overowe. Naprawdę bardzo ciekawe urządzenie. Pierwszy raz spotkałem się z tak niewielkim, tak dobrze działającym SDR-em. Byłby pewno jeszcze praktyczniejszy, gdyby udało mi się dorobić do niego obudowę metodą druku 3D. Nie traktujcie tego filmu jako jakiś test FTDX10 z Radiobery, tym bardziej, że duże radio było nagrywane wprost z głośnika, a Radiobery z słuchawki do mikrofonu. Mam nadzieję, że w procesie montażu uda mi się to jakoś tam wyrównać, te poziomy. Natomiast naprawdę słyszy to świetnie. 80-tki słuchaliśmy na pionowym wertykalu, 40-tki i 20-tki na slooperach. Zastanawia mnie, jakie zastosowanie mogłoby mieć to urządzenie. Widzę kilka. Po pierwsze, po obudowaniu na pewno doskonały transceiver QRP. Po drugie, dla mnie drugi odbiornik na zawody do monitorowania pasma, na przykład szukania mnożników. Bo naprawdę słyszy doskonale. Zostawiam Was jeszcze przez chwilę z możliwością słuchania sobie tego, co tutaj nagrałem. Myślę, że bardzo fajna ciekawostka. 73, do usłyszenia i do zobaczenia. Tu 6, Maria Wanda. Dobry wieczór, witam Cię z Bruszek, Poznań. 5, 9. Jak to jest tam u siebie z moim sygnałem? Tu 6, Maria Wanda, słucha SP3 MT. Y bueno, es una... También lo puse en venta, pero es que en fotografía... Claro, si no tiene foto la gente ni se para, ¿eh? Pero no me contestó nadie, ¿eh?
Japan Echo 8, Alpha Golf Factory. I say they to a mage. Bye bye. Italy Uniform 8, Romeo Italy Alpha. Oscar Foxtrot Quebec. Volevo dirti che mi arrivi qua in zona 3 con un segnale di 9.30 qua sulla radio.